Łutututu, kochani, następny odcinek programu Paweł Moto. Jak wiecie, opisujemy tutaj tematy motoryzacyjne, a sponsorem tego odcinka jest firma Fular, producent kosmetyków samochodowych, ale również płynów po prostu do maszyn, do samochodów, do kosmetyki, do mycia silników. Właścicielem marki Fular jest firma Maxoil z Grodziska Wielkopolskiego. Zachęcam do współpracy, jak zobaczycie te produkty Fular, naprawdę warto spróbować. Moim zdaniem fajna, naprawdę dobra rzecz. Wracając do odcinka, powiem tyle, że odwiedzamy dzisiaj w pierwszej kolejności naszego kolegę Damiana ze Wschowy. Wschowa, miasto bardzo stare, za czasów Niemców nazywane Fraustadt, czyli miasto pań. Można tu znaleźć na pewno piękną dziewczynę, kandydatkę na żonę, ale my nie po to tutaj we Wschowie, dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj, że chciałem Wam pokazać miejsce, w którym tworzy się dużo materiałów na Wrack Race. To jest dosyć spora grupa materiałów, dlatego że wartość takich jednorazowych na Wrack Race materiałów na jeden wyścig to jest od 5 do 10 tysięcy złotych. I chciałem Wam pokazać naszego kolegę Damiana Pawlaka, który ma tutaj drukarnię Debora we Wschowie i robi dla nas dużo tego typu materiałów. Dzień dobry. Dzień dobry. To właśnie zapracowany Damian, proszę bardzo. Może nas puści na zaplecze, zobaczymy, co się będzie. Dzień dobry, panie Damianie. Dzień dobry. Przyjechałem tutaj do Wschowy, do tak zwanego niemieckiego Fraustadt jeszcze, do miasta kobiet, zobaczyć drukarnię Debora, która nas tutaj wspomaga przy wyścigach w Wrack Race, w robieniu materiałów. Panie Damianie, możemy zobaczyć tam kawałek zaplecza, czy nie bardzo? Proszę. Nie będzie pracownia do wycinania, jakieś wielkie drukarki, prasy, proszę bardzo, zobaczcie, jak to wygląda. I masa materiałów reklamowych. Pozdrawiamy z drukarni Debora i pozdrowienia również dla pana Damiana. Oczywiście już jutro w Wrack Race Milicz. Możecie się tam ze mną spotkać, będziemy razem wspólnie na tej imprezie. Duża impreza, fajna, nowa impreza przede wszystkim. Gratuluję Miliczowi, że się zdecydował. Pozdrawiam Jacka Bargendę, pozdrawiam Jacka Plewkę, którzy organizują tą imprezę. Jedziemy tam razem, jest tam wielu miłośników Wrack Race, widzimy się wszyscy. Może będę tam nawet dzisiaj wieczorem, także już będzie się działo. A już za tydzień najstarsza impreza w regionie, czyli Wrack Race Sława, kochani. Tak, Czacha znów zadymi. 12 października zapraszam wszystkich na pole do Sławy. Hej!